I think it's gonna work this time. Nope. Should have shot with Algran. How do I get in that line? No, trzeba przyznać, że faktycznie marketing Algorandu zaczyna ostatnio troszeczkę nabierać nowych barw. Nie wiem, czy widzieliście ostatni taki spot. Hey, hey, morning. Hey. Hello. Hey. Hey. You guys take Bitcoin, right? Sure do. I'm gonna be paying with Ethereum, if that's okay. Okay, yep. Nazwijmy go sobie reklamowy Algorandu, w którym występuje między innymi John Woods i inni pracownicy Algorandu, ale nie o to chodzi. Jakby rzecz odbywa się przy kasie płatniczej w jakimś tam supermarkecie. No i jedna osoba próbuje zapłacić Bitcoinem, druga próbuje zapłacić Etherem, trzecia próbuje zapłacić Solaną. No i każdy napotyka jakieś tam problemy. Nie będę zdradzał, o co chodzi, jak nie widzieliście. No to co? No to ten film dam może na końcu mojego dzisiejszego materiału. W oryginalnej wersji, bo myślę, że nie ma co tego tłumaczyć. No i może podlinkuję go również w materiale, w komentarzu poniżej. Ale myślę, że warto to zobaczyć. Jeżeli nie jesteście zwolennikami Algorandu, no to wydaje mi się, że jest to taki majstersztyk, jeżeli chodzi o to, jak powinno się robić tego typu spoty. No i oczywiście kolejką, którą idzie Algorand, idzie wszystko płynnie. Jest to ewidentnie materiał, który pokazuje Algorand w dobrym świetle na tle innych chainów, które mają swoje problemy. Niekoniecznie ze wszystkim musi się zgadzać, chociaż akurat ten myk, jak John Woods próbuje zapłacić telefonem, w którym ma Solanę za zakupy i mówi, tym razem na pewno przejdzie. Jednak nie przechodzi, ale tym razem na pewno już przejdzie. Nie przechodzi. No ten myk mnie bardzo rozśmieszył. Zerknijcie do spotu, ciekaw jestem, co wy sądzicie. Dobrze widzieć w każdym razie, że Algorand zaczyna ten swój marketing troszeczkę poprawiać. Tutaj ewidentnie jest w tym rola nowego CMO, czyli ich Chief Marketing Officera, który tam parę miesięcy temu przyszedł i tak jak John Woods jako CTO wprowadził zdecydowaną różnicę jakby w tym, jak ta technologia jest budowana i dalej postrzegana, tak mam nadzieję, że CMO dalej będzie szedł w tą stronę, jak zadebiutował, można powiedzieć, tym spotem. Jakby nie było na jakimś tam reklamowym. To jest dobra robota. No więc dzisiaj będzie o Ghost Chainie. O Ghost Chainie Algorandu. Algorand jest nazywany przez niektórych, którzy nie lubią tego chaina albo nie zgłębili go dostatecznie mocno, albo w ogóle go nie zgłębili, no bo żeby nazwać Algorand Ghost Chainem, no to tylko, czyli chainem, na którym się nic nie dzieje, nie ma transakcji, no to tylko pokazuje, że ktoś nie odrobił pracy domowej. To nie, że jakiejś tam strasznie zaawansowanej pracy domowej, wystarczy po prostu popatrzeć w dowolny blok Explorer, chociażby Chain Trail, gdzie mamy ładnie transakcje pokazane i przypisane do konkretnych aplikacji, przypisane do tego, kto te transakcje generuje, więc możemy być pewni, że nie jest to jakaś tam fejkowa transakcja, która tylko ma zapychać sieć, co ma oczywiście miejsce czasami na innych sieciach. No więc jeżeli ktoś nazywa Algorand Ghost Chainem, no to ja dzisiaj będę chyba Ghostbusters, pogrącą duchów i spróbuję te duchy dla was z tego chaina algorandowego wypędzić. Natomiast myślę, że jak tutaj ktoś śledzi ten kanał, to wiecie, że o Algorandzie tutaj nadaje od dawna. Są tam dobre rzeczy, są złe rzeczy, są mniej lub bardziej udane aplikacje. Natomiast na pewno jest tak, że na Algorandzie transakcje, które się odbywają, przynajmniej jak sobie popatrzymy na te dominujące transakcje na sieci, no to one są robione najczęściej przez sensowne, mocne aplikacje, takie jak aplikacje z obszaru DePIN. Dzisiaj trochę wspomnimy o Fry Crypto, czyli taka zdecentralizowana sieć pod przypadki użycia DePIN, która jest zbudowana na Algorandzie, która gdzieś tam zwykle w tych top 5, top 6
aplikacji, które na Algorandzie generują ruch, no, się klasyfikuje. Oczywiście mamy tam chociażby w tych najbardziej, powiedzmy, aplikacjach, które największy ruch generują, takie rozwiązania jak TravelX, czyli no, realne bilety lotnicze, o tym było już nieraz na kanale. Bilety lotnicze w formie NFT, które na sieci Algorand właśnie TravelX pomaga mintować wielu różnym liniom lotniczym. W tej chwili mamy 4 różne linie lotnicze, które korzystają z tego rozwiązania i mówimy o milionach biletów, które na sieci Algorand powstały w formie NFT. Mamy rozwiązania oczywiście płatnicze, takie jak HesaPay, czyli kurde komary. HesaPay, czyli płatności w Afganistanie, gdzie ludzie mogą realnie płacić za rzeczy po sieci Algorand. No i mamy Fry Crypto, zbudowane przez Fry Foundation. Bardzo ciekawy, wielowymiarowy przypadek użycia, gdzie mówimy o w tej chwili kilkunastu podsieciach, takich kilkunastu dedykowanych podsieciach z ich rozwiązaniami. Pomiar jakości powietrza, pomiar jakości wody, pomiar różnego rodzaju gleby chociażby. Wyspecjalizowała się ta sieć w zdecentralizowaniu różnych typów pomiarów i wybrała sieć Algorand. No więc tutaj troszeczkę w to wejdziemy. Wydaje się to być jeden z takich bardziej, powiedzmy, w tej chwili, nie wiem czy rozpoznawalnych, ale na pewno takich, które gdzieś tam Algorand, wydaje mi się, że będzie próbował się nimi też chwalić, tym co robi Fry Foundation. No więc kolejna ghost aplikacja na ghost chainie. Oczywiście mówię to tutaj trochę prześmiewczo, z takim dużym mrugnięciem okiem, no bo ci, którzy ten łańcuch śledzą, wiedzą, że no nie jest to ghost chain. Natomiast też Algorand nie ma jakiejś takiej, wydaje mi się, że specjalnego pościgu za tym, żeby wpychać tam byle jakie transakcje, tylko jakby są to rozwiązania. Bardziej idziemy tutaj w jakość, a nie w ilość. Owszem, niektórzy powiedzą ORA, pomarańcze. No jest to rozwiązanie zbudowane przez członka społeczności, przez Grega. No można powiedzieć, że niektórzy nazwą to zapychacz sieci, inni nazwą to memcoin. Memcoina jakiegoś Algorand też potrzebuje. ORA też jest wśród jakby tych topowych aplikacji, które generują ruch na sieci. Natomiast oprócz ORA mamy tam szereg rozwiązań finansowych, takie jak chociażby Fox Finance, no i wspomniany dzisiaj Fry. Znowu ten Ghost App, ta aplikacja generuje na tym Ghost Chainie konkretną ilość transakcji, zwykle w każdym bloku ma, a bloki na Algorandzie są kilkusekundowe, ma po kilka transakcji, tylko i wyłącznie z Fry pochodzą. No i teraz to są transakcje generowane przez realne urządzenia pomiarowe, najczęściej zainstalowane w różnych częściach świata i mierzące różne rzeczy. Nie jest to jakiś tam fejkowy ruch. No i jak ktoś to zrozumie, no to okej, no tu można powiedzieć, że byśmy przenieśli na jezioro. No tu na tym jeziorze też się nic nie dzieje. Będą jakieś jeziory, zbiorniki wodne, które po prostu wokół nich się porozstawiały, śmieciowe jakieś sklepiki, moteliki, hoteliki, przyciągają ludność, nieważne czy to jest ludność, po prostu masowo, masówka jest, tak? No mamy tysiące ludzi nad jeziorem, nieważne czy tam śmierdzą, pierdzą, srają i kupują sobie frytki. Ważne, żeby był ruch na jeziorze. No i o to niektóre chainy walczą. Nieważne jakby ile tam tych transakcji, ważne, żeby tam sieć zapchać, pokazać, my tu jesteśmy królami i my tu zasalamy sobie nasze blockchainy takimi czy innymi. To mi się też tak, tutaj taka mała dygresja a propos zasalania, bo ostatnio to też na Twitterze Algorand podkreślenie CE. Uwaga, nie wchodźcie tam. To jest konto dla Ghost Chaina Algorand prowadzone przeze mnie dla regionu tutaj CE, czyli Central Eastern Europe. Nie wchodźcie tam. Ale jak ktoś by jednak chciał wejść, to wejdźcie na QR kod, który na ekranie. Ale tam pozwoliłem sobie
Żaby mnie tu przydrzeźniał. Tam pozwoliłem sobie... Znaczy Solana sama się podłożyła. No, Solana wypuściła taki piękny tweet. Ja zwykle tweetów Solany nie czytam. W sumie nawet ich chyba nie subskrybuję na tym Twitterze całym. Natomiast z jakichś względów sprowokowali mnie i podsunął mi się taki tweet, gdzie Solana wytweetowała I am blockchain. Taki prosty tweet. I am blockchain. No i wydaje mi się, że tam była jakaś literówka. Pozwoliłem to sobie zretweetować, ale z korektą tej literówki, bo do Solany to wydaje mi się, że oni chcieli powiedzieć I am blocked chain. Czyli zblokowanym łańcuchem są. Nie są blockchainem, tylko I am blocked chain. No i chyba tak byłoby bardziej poprawnie, jak wy sądzicie. No więc to mój z kolei taki drobny żarcik z Solany, ale no myślę, że łańcuch, który się tak często blokuje, tak często nie działa, no i takim odważnym, krótkim stwierdzeniem mówi o sobie tak I am the blockchain, no to no chyba najpierw naprawcie sobie te problemy, które macie tam, a potem można jakoś bardziej się chwalić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast no nie wszyscy tak mają. Algorandowi z kolei można byłoby zarzucić w drugą stronę, no bo kurde, no jednak zrobili ten łańcuch porządnie. Znaczy, wydaje mi się, że ten, kto w jakimkolwiek stopniu jest w stanie chętny, skłonny docenić technologię, no to mówimy o jednym z takich najbardziej elegancko zaprojektowanych blockchainów. Elegancko, gdzie to wszystko jest w warstwie pierwszej, elegancko, gdzie nas nie zabijają koszty transakcji, nawet jeżeli tych transakcji jest więcej. Elegancko, bo no chociażby tokeny, czyli te Algorand Standard Assets, to jest też pięknie wbudowane w Layer 1. Elegancko, bo jak ktokolwiek użył walleta takiego jak Pera na Algorandzie, no to widzicie, jak to wszystko sprawnie działa, to po prostu działa. Ja nie miałem dotychczas ani razu jakiegoś problemu z jakąś blokowaną transakcją na Algorandzie, z niedostępnością blockchaina algorandowego. No więc Algorand będzie, wydaje mi się, że z kolei na tej drugiej skrajności i to akurat nie wiem, czy dobre było, że zrobili kawał dobrej roboty, ale nikt o tym nie wie, no bo niewiele osób jakby tą piękno tej technologii jest w stanie doceniać. No i wypadałoby pewnie o tym troszeczkę, ten marketing troszeczkę odświeżyć. No i Algorand, wracając do tego jeziora, no to z kolei będzie przyciągał nie te masy, które zastrają te jezioro i nieważne tam, czy zanieczyszczą, po prostu tym, co kupią w publicznych sklepach, jest kramy wszystkie przyjechały, przyjeżdżają masy ludu, które nieważne, że strają w jezioro i brudzą dookoła, no to jednak liczy się, że są. No Algorand w drugą stronę, Algorand raczej ma, wydaje mi się, że eleganckie jezioro, na którym zostało zrobione, żeby tam sobie kulturalnie popływać. Jak ktoś ma przemyślany przypadek użycia, to zapraszamy. Oczywiście każdy może wejść, no ale jednak jest to na tyle jakby, no nie chcę tu użyć tego słowa, ekskluzywne środowisko, bo tak nie jest, Algorand tak nie pozycjonuje, ale jednak przyciąga jakieś takie, jak mi się przynajmniej wydaje, poważniejsze przypadki użycia. No bo jakby szeroko pojęte sralnia do jeziora niekoniecznie pojawi się tam, gdzie jest towarzystwo no, takich aplikacji, jak chociażby wspomniany TravelX czy FryCrypt, o którym dzisiaj będziemy mówić. Każdy może, ale niektórzy wybierają inne środowiska. I może to niekoniecznie jest złe. Natomiast na pewno dobrze jest, jeżeli Algorandowi dodano by troszeczkę tego wiatru w żagle, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. No i zataczając koło, to wspomniany nowy CMO z tym materiałem, od którego ten długi wstęp, to może już będę kończył, to, może to będzie pierwszy film, który ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie w jednym takim cięciu. Może tak będzie, słuchajcie, no to ja jadę dalej z koksem, bo miałem zrobić, będzie cięcie, wiecie, intro potem, a potem będzie jakieś tam rozwinięcie, a potem podsumowanie, ale mi się to trochę rozjechało. Kurde. Czemu mi się tak robi? Od słońca. Andrzej znowu przygrzało słońce, ściął sobie fryzurę, więc przygrzało podwójnie. No ale w każdym razie, jedziemy dalej. No to ten nowy CMO
ten materiał, który wypuścił, materiał marketingowy, co by nie było, no, skoro to jest Chief Marketing Officer, to on robi materiały marketingowe, zajmuje się marketingiem Algorandu. No to ten materiał z jego tweetu, tylko i wyłącznie z jego tweetu, zobaczyło w pierwszych tam 24 godzinach od wypuszczenia, teraz nie patrzyłem na najnowsze statystyki, ponad 1 000 000 wyświetleń to miało. To wydaje mi się, że jest dosyć grube i więcej takich smaczków potrzebujemy, więcej takich pikantnych materiałów, co by nie było, potrzebujemy. Ten materiał jest trochę zaczepny i o ile jest mi się łatwiej śmiać Solany w tym materiale, o ile jest mi się łatwiej śmiać Ethereum, bo tam Solana, że tam nie przechodzi ta transakcja, Ethereum, że tylko transakcja droga, Bitcoin jest mi się trochę ciężej śmiać, bo wydaje mi się, że nie pokazują tam całej prawdy też o Bitcoinie, że trzeba poczekać jeszcze 27 minut, żeby mógł pan sobie odebrać zakupy w tym sklepie. No w każdym razie, no pewnie na obronę każdego z tych łańcuchów, czy to Solany, czy Ethereum, czy Bitcoina, dałoby się przytoczyć jakieś argumenty dla Bitcoina. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć o Lightning Network, dla Ethereum też pewnie byśmy mówili o warstwach kolejnych, drugich, gdzie to byłoby taniej. No więc na pewno materiał jest zaczepny, taki miał być. Natomiast miał też w pewnym sensie przyciągnąć uwagę do Algorandu, który nie ma odpukać, ale nie mam co odpukać, w nim ma lanowane drewno. Słuchajcie, to odpukam. Czy wierzycie w przesądy? Tu jest drzewo. Czy chodzi o drewno, czy drzewo? Odpukuję. Ale Algorand nie miał dotychczas problemów z tym, że były super drogie transakcje nie przechodziły, albo trzeba było po prostu na nie długo czekać. No nie miał tych problemów i miejmy nadzieję, że ich nie będzie miał. Bo jak będzie miał, no to słuchajcie, wtedy się z nas będą śmiać. Wyciągną ten materiał i powiedzą, haha, tacy jesteście mądrzy, no to te eat this. No i tak może być. Tak oczywiście jak się śmiesz z innych, to masz jakby karma wraca i może być tak, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie do nas i się będzie śmiał z nas, jak tam będą jakieś niepowiedzenia. Oczywiście ten materiał miał być pikantny, moim zdaniem jest subtelny. Zresztą, znowu, oceńcie sami, chętnie zbiorę wasz feedback w ogóle. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, czy to jest dobry kierunek, zły kierunek, to piszcie w komentarzach, ja to też postaram się jakoś tam przekazać dalej do Algorandu, czy to społeczności się podobało. O, żabom się podobało, bo tutaj posłuchajmy. One to chyba mają mnie tutaj dosyć, że ja im krzyczę. To jest ich teren, a ja im tu przychodzę i z jakimiś Algorandami. One nie za bardzo pewnie to rozumieją. Z Algorandem to w ogóle jest tak, że nie za bardzo jest rozumiany przez taką typową żabę. Pepe i inne, jakby społeczność krypto, która jednak tam szuka szybki zysk, spekulacja, nie za bardzo rozumie to, co tam w Algorandzie skrzeczy. Ja między innymi tutaj staram się trochę to tłumaczyć. Przypomnę, że jestem też ich takim czempionem, to się tak nazywa, na obszar CE, czyli takim reprezentantem społeczności. W zasadzie Algorand znalazłem go od samego początku, jeszcze przed startem mainnetu. Spodobało mi się to, co oni próbowali wówczas zrobić. Okazało się, że nie tylko próbują, ale im się to udaje robić i konsekwentnie to realizują. No więc tutaj ich w pewnym sensie na obszar CE nie mogę być, że reprezentuję, no ale pomagam dotrzeć z wieścią. No więc weźcie pod uwagę, że jestem troszeczkę zakręcony na tym punkcie. Na pewno też nie będę obiektywny, na pewno mam algo tokeny, więc moje zdanie jest zachwiane. No przede wszystkim to moje zdanie tyczy się technologii, jej wykorzystania. Pamiętajcie, że to nie są porady natury inwestycyjnej, że teraz Andrzej nam nagrywa o algo, to algo to the moon albo fry token to the moon. To nie ma z tym nic wspólnego. Jak ktoś takie treści tutaj dopowiada, no to mogę wam tylko współczuć, bo ja o tym tutaj nie mówię. Mówię, jakby nie przemycam żadnych ukrytych sygnałów kupna bądź sprzedaży. Mówię o technologii i o tym, jak ona działa, jak jest wykorzystywana i potraktujcie to dosłownie. Jak ktoś z tego porady inwestycyjne wyciąga, no to no prawdopodobnie, nie wiem, słuchacie tak jakbyście słuchali MTV, a dorabiali sobie, wyciągali z jest w ogóle jeszcze stacja muzyczna MTV, a wyciągali stamtąd wiadomości polityczne.
Kanał MTV jest o muzyce, tak przynajmniej mi się wydawało, nie o polityce. No więc Andrzejowy kanał nie jest o inwestowaniu, jest o technologii, o akurat o Algorandzie i na pewno będzie subiektywnym spostrzeżeniem moim. No ale to taki jakby przerywnik z racji tego, że dzisiaj nie ma intra. Słuchajcie, intro będzie na koniec i outro też będzie na koniec, bo moje przyzwyczajenia sprawiają, że musi być intro i musi być outro. Więc będzie intro, potem będzie ten spot marketingowy Algorandu i outro. To będzie na samej końcówce. Tak to właśnie wymyśliłem. Ale mam dzisiaj flow. Ale tak na poważnie, no to słońce jednak daje trochę takiej energii. Znaczy, może być może co ja tu mówię, to jest w ogóle niezrozumiałe. To dajcie znać, że może wszystko jest pomieszane z poplątaniem. Ale to miał być taki odcinek trochę na luzie. Miał być też odcinek o Fry Crypto, ale teraz odjechałem w ogóle z tym Fry Crypto. Mówię o innych rzeczach, ale to nie szkodzi. Mówię, wydaje mi się, że o rzeczach fundamentalnie ważnych dla Algorandu, a mianowicie Algorand, poza tym, że ma bardzo dobrą technologię, to potrzebuje jakoś z tą technologią dotrzeć. Będziemy wypatrywać więcej takich materiałów, jak ten, który pokazuje unikalność Algorandu, że tam transakcje zawsze przechodzą, jest szybciutko i kolejka ciach przechodzi, a inni walczą w swoich kolejkach. No i wydaje mi się, że ci, którzy chcą skorzystać z tych unikalnych cech Algorandu, oni sobie znajdują prędzej czy później ten chain. Przypomnę, że tutaj Algorand współpracuje z Parlamentem Wielkiej Brytanii, im tam doradza w blockchainach. Organizacja Narodów Zjednoczonych, tam w tym całym Development Department, czy jak to się tam nazywa, też Algorand w ONZ-cie działa i edukuje. Więc oni no być może wybrali trochę inną drogę i może nie wszystko nawet musi mi odpowiadać, ale wybrali drogę taką docierania do instytucji, do rządzących, do finansjerów, do bankierów. Co by nie było, to ktoś kiedyś zagospodaruje tą niszę tokenizacji wszystkiego, tokenizacji aktywów ze świata rzeczywistego, przejścia bankowości z tej tradycyjnej bardziej DeFi-owo zdecentralizowaną. I nawet to wstrętne ohydne CBDC też to kiedyś ktoś zagospodaruje i albo to będzie taki chain, albo inny chain, albo po prostu customowo stworzony chain. I nie wszystko mi się musi zgadzać, czy też podobać, że Algorand próbuje atakować te wszystkie z tych, powiedzmy, obszarów w ten czy w inny sposób. No niemniej jednak od jakiegoś czasu przyjąłem taką zasadę, że obserwuję rzeczywistość z boku, staram się jej nie oceniać, wyciągać swoje wnioski. To, że będę udawał, że pewnych tematów nie ma, nie znaczy, że one znikną. To, że będę krytykował pewne tematy, też nie znaczy, że one znikną. Natomiast sam dla swojej świadomości lubię wiedzieć, co w trawie piszczy, co tam w trawie skrzeczy. No więc Algorand, wydaje mi się, że poza tym, że ten staw algorandowy jest zasiedlony przez, a już mi słońce tak przygrzało, że muszę troszeczkę w bok, też na boku, nie wiem, czy też tak macie, komary gryzą mnie, jak zejdę ze słońca. Ale zobaczymy, może jakoś dam radę. Jeżeli na tym stawie algorandowym pojawiają się takie poważniejsze przypadki użycia, no to czasami wystarczy jeden przypadek, gruby, na przykład HesaPay w tym Afganistanie, który sprawi, że inni też popatrzą, kurde, to ci, co tam płacą w tym Afganistanie, to inny kraj, który ma być może podobne problemy, też pomyśl, dobra, to my też sobie to zrobimy. I to jakby może być ten killer taki jakiś app, taki przełomowy przypadek wykorzystania. Albo ten Travelex, który wydaje mi się, że już zaczyna zatrybiać, no bo zaczęliśmy od jednej linii lotniczej. W tej chwili mamy 4 linie lotnicze, być może za chwilę więcej. Tak jak wspominam wielokrotnie, Algorand jest wykorzystany przez Travelex. Travelex pracuje, taką informację dostałem kiedyś, z 80 różnymi liniami na temat tego prototypowego rozwiązania. I to, że przeszliśmy na przestrzeni roku, zdaje się, od jednego przypadku do czterech realnych wykorzystań, no to już jest trochę taka inspiracja, tak, że ktoś zobaczy, a dobra, no to ci zrobili to i już ta platforma jest sprawdzona pod to, no to jedziemy dalej z koksem. Jeżeli jeden taki bardzo gruby przypadek użycia się przebije, no to może być to centrum grawitacji, że w ogóle inne przypadki będą przyciągane. Tak może być. To nie jest zupełnie wykluczony scenariusz. I wydaje się, że już tam jakieś zalążki tego, na co Algorand może, do czego Algorand może być wykorzystany, są, pojawiają się i być może będą dalej jeszcze powielane.
Jeżeli chodzi, no bo wracając o Fry Crypto, zrobiłem przez Fry Foundation, nie wiem w sumie jak się sam projekt nazywa, natomiast oni generalnie mają, czy budują taką zdecentralizowaną sieć zdecentralizowanych sieci, takie bla, 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 bla. Co to pani oznacza? Generalnie, jeżeli sobie śledzicie Algorand, to kojarzycie, że był tutaj, ciągle jest taki projekt jak Planet Watch. Planet Watch, który czujniki jakości powietrza pozwalał każdemu montować, umiejscawiać gdzieś tam. No i teraz, jak ja sobie taki czujnik umiejscowiłem, wpiłem go do sieci Planet Watch. Jeżeli te dane zdecydowałem się udostępniać do sieci, to za to, że te dane jakoby tak oddaję czy sprzedaję, dostawałem Planet tokeny. No i to był tylko jeden z typów czynników. Planet Watcha, z tego co tam słyszę, to podkupiła, czy podkupia, podkupuje Solana, zdaje się, co niemiło jest z ich strony. Znaczy Solana się nie dziwi, ale Planet Watch, bo Solana ogólnie chce mieć wszelkie fajne przypadki użycia, to jest fajny przypadek użycia. Planet Watch jest też fajnym projektem, z trochę zrąbaną tokenomią, tak mi się wydaje, ale ogólnie jakby zaczynali wiele lat temu, więc pewnie jakieś błędy można byłoby im wybaczyć. Natomiast jakby akurat przypadek tego, że brali granty od Algorandu, a tu nagle okazało się, że ktoś ich kupił, ten czy w inny sposób, innymi grantami, to tu do widzenia Algorandzie, teraz idziemy do Solany. No mi się wydaje trochę taki brak, nie wiem, etyki, profesjonalizmu, integralności, no krzywe, to mi się wydaje dosyć krzywe. No w każdym razie nie płaczemy aż tak bardzo, mówię o sobie, po tym Planet Watchu, mimo że był to fajny projekt, on ciągle generuje ruch na Algorandzie, nie wiem, jakiś mieć pewnie się przepnął na tą Solanę, ale Fry Foundation zrobiło platformę, na której mamy nie tylko taki Planet Watch, ale mamy kilkanaście innych tego typu sieci połączone w jedną większą sieć. Stąd mówimy o tej zdecentralizowanej sieci dla zdecentralizowanych sieci, bo to jest sieć sieci. No i na przykład jedna związana z jakością powietrza, druga związana z jakością wody, trzecia związana z jakimiś pomiarami sejsmicznymi, inna z jakością pomiary jakości ziemi, jeszcze inna monitoring sieci komputerowych i tego typu monitoring też sygnału satelitarnego, GPS-y i tego typu sieci jest kilkanaście, już teraz nie pamiętam, ale znajdziecie to też na Ghost Chainowym Algo Twitterze, Algorand podkreślenie CE, tutaj QR kod, jak nie zapomnę, jak zapomnę, no to po prostu będzie w linku do tego CE Twittera. I tam jest cały wpis na ten temat przypięty, więc linka znajdziecie pod filmem. No i teraz te wszystkie podsieci posługują się jednym tokenem, to jest FRY, od FRY, nie od frytek, FRY tokenem. Ten token to jest ta zachęta, dlatego że jak ja mam ten czujnik jakości ziemi albo czujnik jakości, to już były czujniki do pomiaru tego, jak to nazwać, niejakości dźwięku, ale decybeli, tak? Że na przykład można takie czujniki w różnych miejscach umiejscowić w miejscach i sprawdzać, czy nie jest za głośno gdzieś. A czasami tutaj jest za głośno, przejeżdża ktoś na jakiś Porsche motorem albo i po prostu przekracza te 100 decybeli, jest za głośno. No to jakby wszystkiego nie da się obdecybelować, obmierzyć, ale decentralizując to już prędzej, no bo teraz tego typu miernik sobie gdzieś tam funkcjonuje, te dane zbiera, no i owszem, on nie będzie raportował, ten na motorze szybko przejechał, ale będzie raportował, że ta okolica jest na przykład za głośna. A ja za to, że ten miernik tam dałem, dostaję tego Fry tokena. Inna sieć związana z jakością powietrza też dostaje Fry tokena za pomiar tego, że powietrze jest przeze mnie gdzieś tam, przez mój czujnik mierzone. Inny gdzieś jakiś mierzy jakość gleby. Są też jakieś czujniki oceaniczne. Masa tych różnych rodzajów czujników jest. No więc Planet Watch, który miał tylko jeden typ, powiedzmy, do zagospodarowania, jeden obszar zagospodarowania, tutaj mówimy o tym, że wchodzimy w kilkanaście obszarów i to jest wszystko spięte w jedną sieć. Ta sieć jest zbudowana na Algorandzie i jest spięta jednym tokenem, Fry tokenem. I ta sieć już generuje konkretny ruch na sieci Algorand, więc wydaje mi się, że to jest przypadek warty obserwowania. Te urządzenia, oni tam w ogóle Fry Foundation, jak sobie jakby zobaczymy w ich filozofię, no to oni chcieliby, żeby krypto było dostępne dla wszystkich. Krypto, żeby to było dostępne dla wszystkich, czyli żeby
każdy mógł, no, w pewnym sensie robiąc rzeczy takie codzienne, no może dla mnie pomiar jakości gleby nie jest rzeczą codzienną, ale już powiedzmy czujnik powietrza albo jakiś miernik temperatury, dla niektórych będzie już rzecz taka, że chciałbyś mieć tak czowak w domu, to robiąc takie rzeczy w miarę codzienne, dostajesz za to krypto. No i nagle się dowiadasz, a dobra, co to jest to krypto? Dobra, już zobaczę. A Fry token? Dobra, no to Algorand? Okej. Okay. Zaczyna się człowiek wciągać, zarażać, dobra, że coś takiego, to może w tym i w inny sposób działać. No więc oni chcą w tym Fry Foundation zrobić krypto dostępne dla wszystkich. Czyli my sobie mamy takie czy inne urządzenia. Zakładam, że zakres tych urządzeń i zakres tych sieci w ramach tej sieci będzie rosła. No i będzie dużo więcej różnego rodzaju urządzeń dostępnych tam. No i my robimy nasze typowe rzeczy, korzystając z w miarę typowych urządzeń, zarabiamy kasę w postaci chociażby tych tokenów za to, że te urządzenia jakieś tam dane zbierają. No i tu, żeby była jasność, dzisiejsze urządzenia, które mamy, tak czy owak zbierają różne dane, jak tego nie kleicie, no to prawdopodobnie musicie jeszcze troszeczkę researchu zrobić. Ale myślę, że większość ludzi w krypto, większość ludzi z tego kanału na pewno już to czai, że urządzenia tak czy owak te dane mają, zbierają, telefon to już nie wspomnę, i dużą część tych danych tak czy owak do centrali raportują do tych czy innych korporacji. Tylko że to dzisiaj się odbywa naszym kosztem, znaczy za darmo, tak? Dla nas, za darmo, my z tego nic nie mamy. Więc teraz, jeżeli dobrze to wszystko zaprojektujemy, to te urządzenia będą w stanie na nas pracować. Oczywiście wyżyć się z tego nie da prawdopodobnie, chyba że ktoś się w tym wyspecjalizuje, no ale mówimy tutaj o specyficznego rodzaju miningu, które te urządzenia robią. Czy one wykonują jakąś pracę, to jest pożyteczna praca, czyli no nie tak jak w Bitcoinie, słuchajcie, bez sensu, to oczywiście prześmiewczo to mówię, uważam, że w Bitcoinie to nie jest bez sensu, ja akurat tu się nie zgodzę, w Bitcoinie to jest sensem, że ta praca jest bez sensu, że te ASIC-i pracują bez sensu i kopią tego Bitcoina, to ma swój sens, natomiast dla większości ludzi to nie jest łatwo dostępna rzecz, no a z kolei tutaj w przypadku tego, nad czym pracuje Fry Foundation, mówimy o, że to jest jakiś ukierunkowany przypadek użycia urządzenia, które wykonuje jakąś pracę, która tak czy owak jest potrzebna, no i którą my w ten sposób jesteśmy w stanie zmonetyzować, dostaniemy za to ten wspomniany Fry token. No i jest to wszystko w ramach szerokiej narracji DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network, czyli decentralizujemy dzisiejszą fizyczną infrastrukturę różnych obszarów, tak? Tak jak mówiliśmy o Chain for Energy i infrastrukturę energetyczną w jakiś sposób decentralizujemy. Możemy mówić o takich projektach jak Golem i sieci obliczeniowe. Możemy mówić o BitTensorze i decentralizujemy sztuczną inteligencję, czy też możliwość przechowywania danych, obliczeń robienia dla sztucznej inteligencji. To tutaj mówimy o tym, że decentralizujemy kilkanaście różnych obszarów w obszarze chyba głównie jednak takiego mierzenia. Były tam rzeczy niezwiązane z mierzeniem, ale mierzenia. Czyli zamiast tego, że jest jedna firma, która zajmuje się, ok, my mierzymy jakość wody i my za to chcemy kasę, będziemy wam mierzyć jakość wody, możecie od nas ten serwis wykupić, no i przyjedziemy, nasze urządzenia poinstalujemy, zmierzymy wam jakość wody. Albo jest firma, która mówi, my będziemy mierzyć poziom decybeli w mieście, mamy taki serwis, w zależności jak gęsto chcecie, żebyśmy wam to pomierzyli, no to będzie to tyle i tyle kosztowało za miesiąc i tak dalej. No to dzisiaj tego typu usługi robią dostawcy jakiejś firmy. No możemy użyć słowa, nie pośrednicy, scentralizowani. Czyli jest firma taka czy inna, która na tym zarabia, jest to jedna firma. To cała narracja DePIN, czy cały obszar DePIN polega na tym, że my tego typu firmy decentralizujemy. Czyli już nie ma potrzeby na firmy, bo są pojedyncze osoby, pojedyncze osoby, które decydują się nabyć takie urządzenia, przyłączyć urządzenia do sieci i to te osoby tworzą niejakoby taką firmę w rezultacie. Oczywiście nie stanowią firmy per se, natomiast to stanowią, świadczą podobną usługę,
i ten dorobek jest decentralizowany, czy też jest rozprowadzany po tych wszystkich osobach, które zdecydują się być częścią tej zdecentralizowanej organizacji. Mimo że tutaj chyba w Fry Foundation też nie ma na razie mowy o tym, że to wszystko jakieś tam DAO będzie stanowiło. No ale mam nadzieję, że łapiecie koncept. No i w tym depinie właśnie działa Fry. Na ich stronie widzimy, że są w tej chwili dostępne tam kilkanaście różnych urządzeń. 1650 urządzeń jest wpiętych do sieci, zbiera te dane, więc to nie jest tak mało, słuchajcie, to nie jest tak mało jak na Ghost Chain, to nie jest tak mało, czy takich minerów 1650 w różnych obszarach i to sobie też można na eksplorerach pooglądać. No i teraz oni mają zarówno takie urządzenia, które sami sprzedają, jak i takie, jak to się mówi tam, zrób to sam. Po angielsku już to nie będę tego tłumaczył. Zrób to sam, czyli my sami możemy, czy też z własne urządzenia możemy przystosować i zarejestrować i wpiąć do sieci. Czyli nie tylko, że od nich musimy kupić, możemy mieć własne i takie urządzenia też są w tej sieci. No i wydaje mi się, że to jest też fajne. Z kolei te urządzenia, które oni robią, to mają te, to jest ich, wspomniałem tego, że ich pierwszym takim celem jest zrobić krypto dostępne dla wszystkich, poprzez to, że każdy może łatwo być minerem, poprzez to, że używamy tego urządzenia, dostajemy krypto i przez to my jesteśmy jakby już w świecie krypto w ten czy w inny sposób. To jest ich pierwszy cel. Drugi cel, z tego co pamiętam, to się tam ogłaszali, że chcą eko, ale akurat w takim pozytywnym, powiedzmy, trybie, czyli ten e-waste, ten elektroniczny odpad chcą jakby neutralizować, czy też reużywać go, czyli my dzisiaj wywalamy masę sprzętu, który jest nam niepotrzebny, mniej lub bardziej niepotrzebny, on trafia i nie wiadomo jak go gdzie tam przetworzyć, najczęściej jest zlega albo jest mielony i stanowi hałdy gdzieś tam odpadów. No to oni ten sprzęt usprawniają albo jakoś przetwarzają i ich urządzenia miernicze są robione z tych e-odpadów, więc to jest ich drugi taki cel, który sobie stawiają, by te urządzenia były w tym sensie eco-friendly, że ten e-odpady, elektroniczne odpady recyklują w jakiś sposób, nadają im drugie życie. Już nie zgłębiałem, czy chodzi o usprawnienie, czy wyciągnięcie podzespołów, czy przemielenie i zrobienie z tego jakiejś formy, nie wiem, plastikowych opakowań. Nie wiem, tego nie wnikałem, ale jakby mają tą narrację drugiego życia dla elektronicznych odpadów, więc jest to ich też drugi taki filar. No i wydaje mi się, że na Algorandzie to jest dobry projekt, tak? Znaczy pod kątem tego taki Algorand mocno idzie w tą eko narrację, więc ten projekt się dobrze w to wpasowuje. Zobaczymy, jak im dalej będzie szło. Tak jak mówię, transakcji w tej chwili dosyć dużo generują. Jak na ten Ghost Chain Algorandowy, oczywiście, na którym się nic nie dzieje, to wśród tego nic nie dziania się jest też taki projekt, który prawie nic nie robi i tych 1650 minerów tam prawie tych transakcji nic nie generuje, no ale z racji, że tych transakcji tak prawie nie mają na Algorandzie, to się przebijają do top 5. Ale tak na poważnie to jest to, nie wiem, w 1000 bloków na przykład mamy kilka tysięcy transakcji od Fry tylko pochodzących, więc to nie jest mało. Moim zdaniem jest to projekt aspirujący do tego, że może wejść do top 3, do top 1, jeżeli chodzi o ilość transakcji na Algorandzie. Oczywiście wszystko jest związane z rozrostem tych urządzeń, które są tymi minerami, które przyłączają się do sieci, czyli w pewnym sensie z rozrostem społeczności, która chce być częścią tego ruchu decentralizacji. No i słuchajcie, ja to miałem bardziej ustrukturyzowanie dzisiaj opowiedzieć, ale wyszło mi z tego jeden długi wstęp, ale sam ten Fry opisałem właśnie na tym Ghost Chainowym moim Algorand i Twitterze, którego QR koda teraz dam na ekranie i tego, on jest przypięty, tak? To jest główny tweet w tej chwili, przynajmniej jeżeli oglądacie to jakoś ostatnim tygodniu maja, bo chyba dzisiaj mamy ostatni tydzień maja. Dzisiaj jest w ogóle poniedziałek, słuchajcie, dla referencji, żeby się zapisało na blockchainie YouTube'a. Dzisiaj mamy poniedziałek. Który dzień tygodnia, to nie wiem, ale jest to dobry poniedziałek. Ładny poniedziałek. No więc zapraszam na Twitter, jeżeli Was Algorand interesuje. No i po tym wstępie pora puścić intro.
po intrze pójdzie reklama, którą tutaj też, do której się odnosiłem i którą moim zdaniem warto zobaczyć jako taki majstersztyk moim zdaniem i mam nadzieję, że będzie tego więcej, a po reklamie pójdzie outro i niniejszym mogę uznać ten odcinek za zamknięty, chyba jeden z najdziwniejszych odcinków, ale zobaczymy, jak wam się to spodobało. Słuchajcie, najdłuższe wprowadzenie do filmu, w ogóle wszystko nagrane jednym ciągiem, tu widzę, w tej chwili pokazuje 40 minut. Czy to ma sens wszystko? Nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie. Linki, QR-y na ekranie. Cześć! Hey, morning. Hey. Hello. Hey. Hey. You guys take Bitcoin, right? Sure do. I'm going to be paying with Ethereum, if that's okay. Okay, yep, no problems. It's a good thing I'm paying with Solana. You can go ahead and tap. Yeah, there we go. Oh, it failed. Try it again. Whoa, hold up there, sport. It looks like it's going to be another 27 minutes before this transaction clears. What? Sorry, $112. I have like three things. Ethereum, they got that peak hour gas thing. Now you got it. Maybe one more time. What are you gonna do? Just wait right here? Without the bag? Without the bag. I think it's gonna work this time. Nope. Should have shot with Algorand. How do I get in that line?